Cześć kochani, na dworzu pełno kolorowych liści, więc postanowiłam Wam zaprezentować jeszcze jedną inspirację z wykorzystaniem właśnie kolorowych liści. To jesienne drzewko kuli styropianowej i patyka. Więc zapraszam Was, zobaczcie jakie to proste. Potrzebny Wam będzie patyk, słoik wypełniony ziemią, kolorowe liście. Ja tutaj mam też potem do udekorowania jeszcze trochę mchu, styropianowa kula i dwustronna taśma klejąca. Zobaczcie, jak łatwo to zrobić. Nawet maluchy sobie poradzą przy drobnej pomocy rodziców. Dwustronną taśmą oklejamy sobie kulę. Cała kula musi być oklejona, tak żeby potem można było do niej przykleić liście. Tutaj jeszcze, żeby było łatwiej trzymać, wbijamy sobie patyk. I teraz dziecko będzie mogło sobie przyklejać kolorowe listki. Naszą oklejoną kulę, już wbitą z patykiem, wbijamy sobie w słoik z ziemią. Ja tutaj sobie jeszcze dookoła to udekoruję takim mchem z ogródka, żeby był ładniejszy jeszcze klimat jesienny. I nasze drzewko gotowe. Chwila, moment i jest efekt, piękna dekoracja do domu. Podobało Wam się? Koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.